Witam, cześć. Mała aktualizacja, zmiana baterii, ale w tym przypadku JKBMS plus falownik DE. Zaraz Wam pokażę, że komunikacja jest, jakby wiele osób miało wątpliwości, ale zapraszam Was oczywiście na grupę na Facebooku DE Polska i magazyny niskonapięciowe. Pomagamy użytkownikom. Zobaczcie sami. Oczywiście podpięty jest magazyn energii właśnie na JKBMS-ie. Zaraz zobaczycie sobie dwa pakiety. Jak najbardziej mamy dwa pakiety, które się komunikują bez najmniejszego problemu. Zobaczmy sobie jeszcze tu, battery setting. Przepraszam, litium jest zmienione, maksymalne prądy to sobie specjalnie ograniczyłem, ale o czym chcę Wam pokazać. Tu oczywiście jest przewód podpięty, rozgałęźnik, bo tu jest jeszcze EMS system, który sobie tutaj jest, a tu mamy nasze dwa akumulatory, dwa banki energii, obydwa naładowane i jak zobaczycie, przewód pomarańczowy na razie to wszystko leży, bo to dopiero podpiąłem. Komunikacja między jednym a drugim jak najbardziej jest. Wszystko jest naładowane, przewód niebieski do komunikacji między dwoma magazynami energii, no i przewód pomarańczowy, który idzie do komunikacji z naszym falownikiem. Wszystko jak najbardziej się komunikuje, wszystko jak najbardziej jest ok. Nie ma tutaj żadnych problemów. To co? Jakby ktoś miał wątpliwości, zapraszam Was na właśnie grupy na Facebooku DE Polska. Pomagamy użytkownikom właśnie przy takich też połączeniach. Dzięki, trzymajcie się, cześć!